Przyjdź, zamieszkaj w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i w żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Prośmy o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wszystkimi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pierwsza tajemnica chwalebna. Zmartwychwstanie Jezusa. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Druga tajemnica chwalebna. Wniebowstąpienie Jezusa. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzesznymi, teraz i w godzinie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzesznymi, teraz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzesznymi, teraz i w godzinie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzesznymi, teraz i w godzinie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzesznymi, teraz
teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętym. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Trzecia tajemnica chwalebna. Zesłanie Ducha Świętego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętym. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Czwarta tajemnica chwalebna. Wniebowzięcie Maryi.
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego jest. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego jest. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego jest. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego jest. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Piąta tajemnica chwalebna. Ukoronowanie Maryi w niebie. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Naszym królem, on nasz Pan.
Słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani. On naszym Królem, On nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani. On naszym Królem, On nasz Pan. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A teraz się dzwonek, widzicie, tu mam taki remote control, mówię ring, ring i tam dochodzi do tyłu wtedy i dzwoni dzwonek, nie? Kochani, gromadzimy się w 24 niedzielę okresu zwykłego, roku A. Jest to czas, kiedy Pan Jezus przede wszystkim wzywa nas do odpowiedzialności za nasze życie chrześcijańskie, za dawanie świadectwa, przede wszystkim dzielenie się miłosierdziem, do którym Pan Bóg nas nieustannie obdarza. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Dzisiaj msza święta jest za świętej pamięci Halinę Milanowską. A my w pokorze stajemy przed Bogiem, świadomi, że potrzebujemy Jego miłosierdzia, Jego przebaczenia, aby móc przebaczać innym. Dlatego też wołamy pokornie: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Ten, kto się mści, spotka pomsta od Pana, on grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym? Jakże błagać będzie
o odpuszczenie swoich własnych grzechów. Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić. O rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu najwyższego i daruj obrazę. Oto Słowo Boże. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, aby zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. W
Wtedy Pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś, czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec Niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Pan Jezus przytacza tą przypowieść o nielitościwym dłużniku, ale celem tej przypowieści i Pana Jezusa było to, aby podkreślić, że powinien w nas być duch Jego samego, czyli Jezusa Chrystusa, Duch Boży, duch przebaczenia, duch pojednania. Przede wszystkim powinna być w nas świadomość, że jesteśmy tu po to, aby nawzajem sobie pomagać do zbawienia w drodze do nieba, a nie stawiać jeszcze przeszkód jedno przed drugim, a żeby przede wszystkim, dbając o swoje zbawienie, dbać o zbawienie naszych braci i sióstr. To znaczy, miłuj bliźniego jak siebie samego, mamy zadbać o to, żeby nasze sumienie było czyste, żebyśmy byli w stanie łaski uświęcającej, co oczywiście ma swoje ramifikacje i wymagania, a przez to będziemy wtedy mogli wymagać również od drugiego człowieka, czy oczekiwać, jeśli można użyć takiego słowa, też stanu łaski, dążenia Bożymi drogami i tak dalej. Czytania dzisiejsze, przede wszystkim jak słyszymy, i początek, i pierwsze, i drugie, i trzecie, podkreślają konieczność przebaczenia. Przebaczenie jest takim elementem miłości, które jest, powiedzmy, fundamentem, no pokora jest, mówią, fundamentem miłości Boga do człowieka, człowieka do Boga, do siebie nawzajem, ale przebaczenie jest taką integralną częścią pokory, pokornego miłowania, pokornego egzystowania jeden z drugim tutaj na ziemi. Bez przebaczenia wzmacnia się zło, złość, gniew, które mogą nami kierować, które mogą nam zatruwać życie całymi nocami, że spać nie możemy, bo nie możemy przebaczyć komuś tam. Ktoś powiedział wczoraj jakieś słowo, albo coś zrobił, albo tydzień temu, albo rok temu, albo zdarza się, że nawet 20 lat temu ktoś powiedział coś i do tej pory nie odpuszczę mu, bo nie mógł tak powiedzieć, czy nie mogła tak powiedzieć. I przez ten cały czas my siebie trujemy od środka, a brak przebaczenia oczywiście sprawia, że do stanu łaski jest nam daleko, że na chwilę może podchodzimy do Bożego miłosierdzia, przebaczenia, ale nie ma w nas tego postanowienia zmiany i poprawy. Kochani, tak mówiąc o tym właśnie, zauważyłem, że gdy spowiadamy się na przykład, to często zapominamy, może nie zapominamy, ale nie wspominamy o tym, co by świadczyło o tym, że może niekoniecznie jest to w naszych myślach. Spowiadamy się z naszych grzechów, mówimy, że żałujemy za te grzechy, czasami, nie zawsze, czasami ksiądz się musi pytać jeszcze, czy żałujesz za te grzechy, ale już coraz częściej się zdarza, że brak jest postanowienia poprawy. Jest to warunek spowiedzi świętej, jeden z pięciu warunków, że gdy wyznamy żal za grzechy, musimy wtedy również świadomie podjąć postanowienie poprawy, czyli naprawę złego, przebaczenie tym, którzy nam coś tam złego może zrobili czy powiedzieli, naprawienie szkody, oddanie ukradzionej rzeczy, przeproszenie kogoś, komu zepsuliśmy opinię, czy powiedzieliśmy coś i tak dalej, i tak dalej. To postanowienie poprawy jest warunkiem również, że ten sakrament będzie ważny. Pamiętajmy o tym. Inaczej to tak idziemy tylko do połowy. Niby chcemy żałować za nasze grzechy, niby chcemy Bożego miłosierdzia
I tak stajemy przed Bogiem niekoniecznie w pełni świadomi tego daru, jakim Pan Bóg nas chce obdarzyć. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik, mówi dzisiaj mędrzec Syrach na początku dzisiejszej liturgii słowa. Mądry Syrach przede wszystkim podkreśla, żeby odpuszczać winę bliźniemu jak najszybciej. Żebyśmy my mieli w sobie pokój, to musimy przede wszystkim zadbać o to, że nie ma w nas tej złości i gniewu względem drugiego. Bo nikt nie żyje dla siebie, mówi święty Paweł dzisiaj. Jesteśmy tak powiązani ze sobą więzami człowieczeństwa, relacji międzyludzkich, potrzeby bycia dla siebie nawzajem. Jeden piecze chleb, drugi robi wędliny, trzeci robi gulasze, czwarty leczo, piąty uprawia pole, następny przerabia to na chleb, na pożywienie. I tak jak pomyślimy, to powinniśmy często medytować nad tym, żeby uświadomić sobie, że Pan Bóg obdarzył nas ludźmi wkoło, rodzicami dla dzieci, dziećmi obdarzył rodziców, że mogą dbać o nich i tak dalej, i tak dalej. Że mamy względem siebie wielkie zobowiązania i połączenie, które powinniśmy pielęgnować. Dlatego tak ważne jest, żeby w tych relacjach międzyludzkich zachowywać pokój przede wszystkim serca, pokój duszy. W życiu i w śmierci wszystko, co tu robimy i dokąd zdążamy, jest darem Bożym, który powinniśmy niejako przerabiać, jak się uprawia pola, później zbiera zboże, przerabia to zboże na mąkę, tą mąkę na chleb i ten chleb później jest przerabiany przez nasz organizm na siłę do wypełniania naszych obowiązków. Tak i my powinniśmy nieustannie to łaskę Bożą, to miłosierdzie Boże przetwarzać na dobro, którym powinniśmy się dzielić z drugim. Pan Jezus, mówiąc o tym, że powinniśmy przebaczać niezliczoną ilość razy, że nie powinno być w nas limitu przebaczania. Oczywiście oczekujemy od drugiej osoby, której przebaczymy, że się skruszy, że przeprosi, że uzna winę, że pragnie tej takiej samej relacji, jaką my chcemy poprzez przebaczenie udzielić. I to jest również bardzo ważne z obu stron, bo można by pomyśleć czasami, a i tak ma obowiązek mi przebaczyć, bo tak mówi Ewangelia, a to zrobię coś na złość, a to powiem coś na złość. I tak mi musi przebaczyć przecież. To nie jest chrześcijańskie podejście. Oczywiście wtedy trzeba brać poprawkę na taki sposób zachowania i jak słyszeliśmy w ostatnich tygodniach, ostatnio szczególnie, jeżeli ktoś zawini przeciw tobie, upomnij go, porozmawiaj o tym błędzie. Jeżeli nie chce się nawrócić, to wtedy skorzystaj z pomocy czy fachowców, czy znajomych, a jak nie, to donieś Kościołowi, żeby cały Kościół, cała parafia się modliła za daną osobę. I to są takie sprawy, które się wiążą. Dzisiejsza konieczność przebaczania, o której Pan Jezus mówi, ma być odpowiedzią na Boże miłosierdzie, Bożą dobroć, Bożą miłość. Ten człowiek, któremu właściciel przebaczył w przypowieści, bo to przypowieść oczywiście, przebaczył 10 tysięcy talentów, to była suma niewyobrażalna. Jeden denar to była zapłata za dzień pracy. Ten drugi był winny mu 100 denarów i nie chciał mu tego odpuścić, mimo że przed chwilą doznał odpuszczenia całego swojego życiowego długu. Bo 10 tysięcy talentów to tak jakby pomnożyć te denary przez 1000, czy nie więcej. I Pan Jezus przez to chce podkreślić, jak bardzo ważne jest, żebyśmy my traktowali się nawzajem z wielką miłością i miłosierdziem, bo Bóg jest dla nas tak niesamowicie miłosierny i kochający. Pamiętajmy o tym, kochani, przebaczajmy sobie nawzajem. Nie wykorzystujmy tej łaski przebaczenia, nie sprawdzajmy, czy ktoś mi przebaczy, bo jest chrześcijaninem, to ja coś specjalnie zrobię,
ale szanujmy dar drugiej osoby, Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia, pokoju i tej łaski. Szczerze miłujmy się nawzajem, jak Pan Bóg nas umiłował w Chrystusie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do dobrego Boga zanieśmy teraz nasze pokorne modlitwy. Wspomóż, Panie Boże, pasterzy Kościoła, przede wszystkim papieża Franciszka, aby pełni mocy Ducha Świętego niestrudzenie głosili naukę zawartą w Ewangelii. Ciebie prosimy. Pobłogosław wysiłki rządzących państwami, zmierzające do dialogu, pokoju i prawdziwego dobra obywateli. Ciebie prosimy. Pozwól dzieciom cieszyć się miłością rodziców i najbliższych, aby doświadczając dobra wierzyły, że są przez Ciebie kochane. Ciebie prosimy. Użycz nauczycielom i wychowawcom mądrości i dobroci serca, aby kształtowali postawy dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich, patriotycznych wartości. Ciebie prosimy. Spraw, aby nasi zmarli, szczególnie polecana w tej mszy świętej Halina Milanowska, otrzymali radość wieczną w niebie. Ciebie prosimy. I daj, abyśmy my tu zgromadzeni mogli doświadczać owoców słuchania Słowa Bożego i prawdziwie żyć przykazaniem miłości. Ciebie prosimy. Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Jesteś Boże teraz.
Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, świętym Eugeniuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,
Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. I módlmy się teraz słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie ten znak pokoju. Pokój Chrystusa, pokój Chrystusa. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy, będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa, nas strzeż na życie wieczne. Ciało Chrystusa. Amen. Komunia duchowa. O najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, że jesteś obecny w najświętszym sakramencie miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i życiem. Przybądź duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci, o Panie, całkowicie serce, ciało i duszę i wszystko, co posiadam. Nie daj mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.
Kielich błogosławieństwa, nad którym składamy dziękczynienie, jest udziałem we krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania, przez Chrystusa, Pana naszego. Kochani, przypomnienie, że dzisiaj rozpoczęcie uroczyste tutaj w kościele szkoły, roku szkolnego szkoły Henryka Sienkiewicza o godzinie 14 będzie msza święta. Również przypomnienie o tym, że rozpoczynamy we wrześniu krąg biblijny. Oczywiście jest to ciągle ten interaktywny przez tą aplikację Zoom. Nie możemy jeszcze spotkań prowadzić takich osobowych. Jeżeli ktoś pragnie się dołączyć do tego kręgu biblijnego w każdą środę o godzinie 20, ale wcześniej proszę skontaktować się z ojcem Grzegorzem na e-mail associate@hrp.ca, associate@hrp.ca. W biuletynie na górze jest e-mail do ojca Grzegorza i do mnie też. I wtedy wyślemy te namiary, jak się zalogować na Zooma, żeby można uczestniczyć w tym kręgu biblijnym. Osoby, które na przykład nie umieją obsługiwać komputera, a mają młodszych w domu, to młodszych prosimy o pomoc, żeby tam kliknąć, pokazać, nie, włączyć login, password, powpisywać, żeby można było, żeby mogli czy rodzice, czy dziadkowie uczestniczyć w tych naszych spotkaniach. No, ćwiczenia duchowe, które musimy wprowadzać w taki sposób, ażeby jakoś przetrwać ten czas. Również przypomnienie o tym, że zbliża się, jutro jest podwyższenie Krzyża Świętego, święto, natomiast odpust parafialny Matki Bożej Różańcowej, który ze względu na odpust parafialny jest przeniesiony na niedzielę, 4 października będą kazania odpustowe rano o 9, 10.30 i 12.15. Ksiądz Andrzej Bogdanowicz będzie je nam głosił, a po południu, ze względu na to, że nie możemy mieć również obiadu, to pojedziemy na cmentarz, pomodlimy się dla naszych zmarłych parafian o godzinie 15 na Holy Cross. Nasze coroczne modlitwy odbędziemy również. Bierzmowanie 7 października, około 20 młodych ludzi w tej chwili jest kandydatów do przyjęcia sakramentu. Pamiętajmy o nich również w modlitwach.
No i zobaczymy, co dalej. Na razie dziękujmy Bogu, że mamy jeszcze piękną jesień. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. A jeszcze chciałem zauważyć, że mamy dzisiaj połączone siły ministrantów z Calgary i z Edmonton. I harcerze, i ministranci razem dzisiaj tam trzymali wartę przy dzwonkach i przy służbie Panu Jezusowi. Także cieszymy się, że jesteście z nami i posługujecie. Módlmy się o zakończenie epidemii pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Zagraża Cios, Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża.